Cześć drodzy widzowie, ja jestem Pop Inwestycja, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o youtuberze Oscar Lewin. Youtuberzy, który rozpoczął swoją karierę na YouTubie miesiąc temu, wrzucając film jak zdobyć pierwszą kosę w cs później nagrywając Paryż, a koniec końców kradnąc kontent za granicy. Zobaczcie sobie chociażby jego pierwszy lepszy film. Nowa operacja w CS będzie niesamowita. Kiedy wyjdzie, będzie na nas czekać mnóstwo nowości. W poprzedniej operacji dostaliśmy skiny do agentów i w tej prawdopodobnie też tak będzie. W plikach gry mamy zlikowane trzy postacie. Jest to ta postać, która pojawi się na ekranie. The new Counter-Strike operation is going to be insane because with the release of recent operations, we always received new agent skins. And data miners have found concept art of agent skins in the files. In these files, for example, the scuba diver was found, which Which we already know from the operation Riptide. But there were also found some that we don't know yet such as the MPSSC, the Yakuza Male and Female, the Professional Female and the Anarchist Female. Jest ona właśnie z Riptide, lecz jeszcze nie wyszła. Mamy dwie kolejne postacie, czyli jest to właśnie Yakuza oraz jeden knypek oraz właśnie te babeczki. Będziemy mieć również cztery nowe noże i dwa są właśnie zlikowane: jest to Kukri Knife. Oraz Twinblade. With the Operation Shattered Web, we received four new knives, and it's highly likely that that will be the case with this operation as well, since the kukri knife and the Twin Blade were found in the files, and that means that there are two other knives that are not yet known to us. Na pewno się pojawią również naszywki, czyli tak zwane pacze, które zakościły nas w operacji Riptide oraz Broken Fang. In 2021, patch packs got removed from the game, and that means that it is highly likely that we won't be getting patches in the operation either. And in the files, something like pet skins was found, and maybe the patches get replaced by chicken skins or something else. It would be really cool if you can get cats instead of chickens or maybe dogs. Of Rata miners, also found a file called paint kits, and I can imagine that these paint kits will allow for more precise customization. Customization of agent skins. For example, you could paint a mouse logo on your agent using these paint kits, since the CS2 beta release people have been able to inspect the Zeus. Hi! Hey. On Zeus. And that means that we will most likely also receive Zeus skins. In addition to skins that will also be free or for new skin collections added, as it has been the case in previous operations. Like and subscribe for more. Gry mamy coś takiego jak farby, właśnie takie jak Steam Fortress 2 i nie wiadomo co będą one oznaczać. Może będą do agentów i może będzie można jakoś fajnie pomalować swojego agenta na różne barwy. Kto wie? Mamy również skiny do Zeusa. Które są właśnie w plikach gry. I ciekawe, fajnie by było zobaczyć takie skiny do Zeusa typu dragonor albo Fate na przykład. Kto wie, może pojawią się one w następnej operacji. A wy koniecznie zostawcie lajka i komentarz, jeżeli nie Zobaczcie widzowie, jaki ten człowiek ma tupet Nigdzie nie napisał, że film dosłownie zajebał, za przeproszeniem. Tylko napisał, że ej, miniaturka. I przetłumaczył jeden do jeden jego opis. Pomyślicie sobie, że to jest tylko jeden film na jego kanale. No nie, bo jest ich ponad 8. Co się stanie, jeżeli kupisz właśnie tego Viewer Passa z trzema tokenami ze Sztokholmu i spróbujesz go użyć w tym momencie? Zobaczymy, co się stanie. Także spróbujmy użyć właśnie tego Viewer Passa. No dobra, no i co się w takim razie stanie? Dobra, ty. Mamy coś takiego, mamy odznakę i mamy trzy tokeny. Spróbujmy ich użyć i zobaczymy, czy dostaniemy po prostu paczki, souvenirów. W ogóle mamy tutaj normalnie naklejki z Paryża, ale mamy tutaj odznakę Sztokholmu, no jest to dziwne. Mamy normalnie tutaj zwycięzców, czyli nawi. Dobra, no spróbujemy odebrać te trzy właśnie tokeny i zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. Dobra. I mamy. Ku mojemu zdziwieniu dostałem Stockholm właśnie pamiątkę, no ale niestety się to nie opłaca, także tego nie róbcie, bo będziecie dużo stratni. Ponad 100 zł. Okay, well there we go. I just bought a Stockholm viewer pass on a new account, so we're able to see what happens when we actually redeem it. Here we go, I'm about to activate it. And it brings us to this page right here where it shows us the Stockholm 2021 coin. It's glitched out, I think. It lets us see the Paris sticker capsules, but what I'm noticing right here is it says that I have three souvenir tokens and I have the option to redeem them. Here we go. Let's see if it works. It popped up with the Paris screen, not giving me the option to actually redeem these tokens. But then when I check out Stockholm, here we go. It has the option just like expected. So now let's go ahead and get some dust, two souvenirs. Get souvenir, in Nie będę wam teraz, widzowie, pokazywał wszystkich jego materiałów, które ukradł za granicę 1 do 1, bo nie chcę, żeby ten film trwał 30 minut. Głównym celem nagrania tego odcinka był fakt, żeby go zdemaskować, bo wyobraźcie sobie, że mi kradnięcie miniaturek oraz filmów to nie jest jedyna rzecz, w której ten kolega mi podpadł. Podpadł on mi również chociażby w reklamie Skins Monkey. Znacie Skins Monkey. Prawie, że każdy youtuber CS-owy to reklamuje. CS-owy, inwestycyjny nawet, co jest dość ciekawe. Wyobraźcie sobie, że ten youtuber wychodzi z założenia, że Skins Monkey jest lepsze od Buffa. Ba, nawet wam wciska kit, że zrobił swojego haula oraz meduzę na Skins Monkey z tradowania. Siema, dzisiaj wam pokażę jak zrobiłem właśnie te dwa skiny, używając do tego strony Skins Monkey. Ogólnie pewnie... Mi napiszecie, że to z inwestycji. Tak, miałem to z inwestycji, ale na początku robiłem coś takiego. Właśnie z takich kwot robiłem sobie spory proficik z tego względu, iż z moim kodem Mać z kodem Lewin macie bonus i jak wymieniacie skiny, to macie bonus, tak? Tutaj tak samo co jakiś czas sobie wpłacam. Jak wpłacę sobie stówę, to będę mieć 130 zł z moim kodem Lewin. Także jest opłacalne, jeżeli nie macie tyle pieniędzy, co ja. Także jeżeli mam tutaj na przykład 60 dolarków, to szukam sobie do pewnej kwoty jakiegoś fajnego skina z fajnymi wlepkami. Tutaj mam na przykład o. Tak jest, taka jest na przykład awupka o tutaj mamy na przykład naklejki z pojemnika tam gdzie jest korona i patrzcie takie na przykład naklejki są bardzo ładne na takie awupce 026 lot to również no i co ja robię coś takiego, że wymieniam po prostu mojego skina na taką awóbkę, a następnie tą awóbkę wymieniam za profit, żeby mieć więcej niż miałem wtedy. Czyli jest to bardzo, bardzo opłacalne. Również na przykład tak macie, nie wiem, 10 dolarków jakiegoś skina za 10 dolarów, to również macie tutaj crafty. Będziecie mogli fajne krafciki sobie tutaj ogarnąć z jakimiś holograficznymi naklejkami. Tutaj macie na przykład foliowane naklejki, bo oczywiście strona nie wlicza cen skinów. Także, jeżeli tradujecie, to macie bonus, także możecie na tym zarobić. Oraz jeżeli wpłacacie, to macie bonus. Bardzo duży bonus. Ja na przykład sobie po prostu tak traduję cały czas, no i jestem na proficie. Nie jeszcze ani razu nie straciłem, także jak robicie to z głową, no to sobie po prostu zarobicie. <laughs> no to sobie zarobicie widzowie, no na proste, wystarczy tradować. Czemu my wcześniej widzowie o tym nie pomyśleliśmy? Po co w ogóle nagrywać odcinki o tym, czy skrzynki mogą oddać, o naklejkach, o czymkolwiek? Po prostu sobie tradujecie z profitem i tyle, nie? Proste, proste. Zresztą zobaczcie, że macie jasny dowód na to, że ten człowiek gada totalnie losowe rzeczy, byście po prostu w to wchodzili i klikali. Pierwsza sprawa, nie ma tamtych naklejek w wersji folii. Nie ma, są glittery. Kolejną ciekawą sprawą jest chociażby jego trajdowanie. Przed współpracą nie umiał tradować, a podczas współpracy się nagle nauczył i zrobił w tydzień z tego Howla i Meduzy. Pewnie nie było mu trudno, bo... Bo oczywiście strona nie wlicza cen skinów, także... Także możecie łatwą kaskę robić, skoro strona nie wlicza cen skinów. Swoją drogą, tylko ja się zastanawiam, jak osoba, która co jakiś czas wpłaca sobie na konto, ma równe zero? W sensie, jak wpłacacie cyklicznie pieniądze na daną stronkę, bądź gdziekolwiek, to nie możecie mieć równo zero, bo... Jakby was nie interesuje, że macie, nie wiem, 2, 3, bo koniec końców zaraz coś płacicie i będziecie mieli więcej. Ale dobra, gdyby było tego mało, to poprosiłem znajomego, żeby do niego napisał i zapytał się, co sądzi o tym i tym. I koniec końców wyszło, że Lewi polecił mu inwestycje, na których straciłby tylko 400 zł na Poseidonie, 200 zł na WP oraz 140 zł na Ikarusia. No. No, spoko, dana longa, co nie? Swoją drogą, widzowie, jesteście w stanie mi jakoś wytłumaczyć logicznie o co chodzi z tym konkursem? Raz wpiszę, że jak wpłacicie pieniądze na Skins manki, to bierzecie udział w konkursie. Drugi raz daję bota z tym konkursem. Trzeci raz informuję, że będzie robił jakieś koło fortuny na live, robił. A czwarty raz informuję, że w sumie, ej, jak ktoś wpłaci z moim kodem, to będzie będziemy jakieś tickety, jakieś pięć razy większe szanse. O co tutaj chodzi w ogóle? Drodzy widzowie, ja rozumiem się inspirować, no inspiracja Water CSGO, tylko że to co on robi, to nie jest inspiracja. To co on robi to nawet nie jest dobre tłumaczenie tych filmów. To jest po prostu kopiowanie ich, nawet ich nie pobiera. Po prostu je nagrywa OBS-em i no robi to w sposób taki, żebyśmy nie byli w stanie tego zaobserwować, że ej, to w sumie nie jego. No patrzcie. Wchodzimy sobie tutaj. W oryginalnym wideo było widać, że jest to konto z Silverem i tak dalej, a tu w ogóle tego nie widać, po prostu sobie to uciął nagrywając. No, niesamowity człowiek, Swo swoją drogą inspiracja. To to możemy nazwać inspiracją, nie? Bo gdzieś to ja już w sumie widziałem. To okej, okay, spoko, niech sobie bierze te tagi, ale. Kaman wykorzystał tak naprawdę filmiki z zagranicy w celu zdobycia popularności, spoko, niech sobie to jakoś tam przetłumacza. Okej, okay, ale żeby reklamować skins manki w taki sposób, że jest lepsze od Bafa, że to, to i to, a koniec końców wychodzimy na tym dość dużo na minus, jeżeli byśmy chcieli brać skinki pod inwestycje, to jest tragedia. Już nie wspominałem tak naprawdę o tych konkursach. Dajcie znać widzowie co wy o tym sądzicie, trzymajcie się cześć.